Rady Gminy Gora. Witam serdecznie Pana Przewodniczącego, przybyłem. Witam Pana Piotra Jołasa, Przewodniczącego Instytucji Rolniczej. Witam Pana Wójta Gminy, Panią Skarbnik, Panią Mecenas, Pana Sekretarza, Państwa Kierowników, Jednostek Organizacyjnych Gminy, Państwa Sołtysów oraz wszystkie osoby biorące udział w obradach Gminy. Stwierdzam na podstawie listy obecności w obradach 12 sesji Rady Gminy Goraj, 7 kadencji, 8 kadencji, przepraszam, bierze udział 15 radnych na ogólnoliczbę informację, to jest 100%, co stanowi o konieczności obrad, które zarejestrowane w Gminie. Stosownie do zapisu paragrafu 26 statutu Gminy Goraj, zawiadomienie o terminie miejscu w przedmiocie obrad sesji, jakie Państwo radni otrzymali, zostało również podane do publicznej wiadomości osób z wydajowych wiedzy. Proponowany porządek obrad, jaki Państwo radni otrzymali, nie uległ zmianie. Czy Państwo radni mają inne propozycje dotyczące porządku obrad? Jeżeli tak, to proszę składać. Nie słyszę? Przegłosujemy. Pan? Wigo Streszek. Pomaga Reszta. Kowska Reszta. Za. Jakubowska Lamuta. Kapiza. Za. Kość Zdignie. Za. Kuraś Paweł. Za. Łacek Paweł. Za. Malec Kiołby. Za. Niechu. Za. Mowat Maria. Za. Sława Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Za. Stańczyk Mirosław. Za. Wicca Tełczyk. Za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Wiecie, bo to było obrad 14 sesji Rady Gminy. Czy Państwu radzi, że znana jest treść protokołu z obrad 14 sesji Rady Gminy Goraj, czy należy go odczytać? Znana, czy odczytać? Czy są uwagi do protokołu z obrad 14 sesji Rady Gminy Goraj? Nie ma uwag, także przegłosujemy przyjęcie protokołu. Pan Wigo Streszek, przewodniczący. Kurmaga Ryszard. Za. Gąbka Leszka. Jabłońska Zachodnia. Kapica. Za. Kość Zbigniew. Za. Kuraś Paweł. Jestem za. Łacek Paweł. Za. Malec Piotr. Za. Malec Krzysztof. Za. Mamot Wielką Krzysztof, przepraszam. Mamot Maria. Cowa Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Wicca Wielki. Dziękuję bardzo. Podobnie do ostatnim się punkt czwarty. Informacja Wójta Gminy Goraj o swojej działalności między sesjami. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Wysoka Rado, Państwo Sołtysi, zaproszeni goście, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu. Witam bardzo serdecznie na 15 z kolei sesji Rady Gminy 8 kadencji. Spotykamy się, jak widać, z częstotliwością niemal że co miesięczną. Ostatnia sesja, dnia 14, miała miejsce 14 listopada, więc już jest znacznie ponad miesiąc. No i wymogi proceduralne, jak również te sprawy bieżące, które tutaj dyskutujemy wspólnie, uzgadzamy i uchwalamy, wymagają też dzisiejszego procedowania spraw. Może zacznę od swoje sprawozdanie, od tego, co się działo, od bieżącej sprawy dziś właśnie, która się rozstrzygała, mianowicie drugi już z kolei przetarg na odbiór odpadów w naszej gminie. Poprzedni przetarg był unieważniony z tego względu, że kwota tutaj zaproponowana przez no, w sumie dwóch oferentów, bo dwie firmy brały udział w przetargu,
przewyższała kwotę, którą mieliśmy przeznaczoną na realizację tego przedsięwzięcia, a sięgała ona niemal, nawet ta najkorzystniejsza, gdyby została wybrana, niemal 500 tysięcy złotych. Podkreślam, że z według przypisu tutaj, który powinniśmy osiągnąć dochody, ten przypis dochodów od mieszkańców jest rzędu 340 tysięcy złotych. Natomiast fizycznie, tak na przykład za 2019 rok, znaczy może to też wynikało z tego, że pierwszy kwartał był jakby po starych jeszcze poprzednio obowiązujących stawkach, zebraliśmy łącznie 300 tysięcy złotych. A oferta była niemalże na 500 tysięcy złotych. Więc to jest znaczna różnica kwot, którymi możemy dysponować. W związku z tym przetarg został unieważniony, no to myślę, że może coś lepszego uzyskamy, czy aż mocno lepsza sytuacja nas spotkała, no prawie że identyczna. Niemniej jednak, mając w budżecie zaplanowane środki rzędu 400 tysięcy złotych, bo tak mieliśmy plan budżetu, ogłosiliśmy przetarg na 8 miesięcy, tak jak to ma, jak większość tutaj też jednostek samorządów, z tego względu, że od września zmieniają się też przepisy prawne w tym kierunku, w zakresie odbioru tych nieczystości. Przetarg został ogłoszony na 8 miesięcy i też do przetargu przystąpiły dwie firmy, firma PGG Biłgoraj i Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Rzeszów, podobnie jak w poprzednim przetargu, i zaoferowały kwoty, w tej firmie to jest świeża sprawa, Biłgoraj 323 222 zł 40 groszy, natomiast Rzeszów 321 388 zł 56 groszy. Czyli nie jest to przetarg jeszcze rozstrzygnięty, niemniej jednak otwarty. Jest oferta Rzeszowa tańsza o niecałe 2000 zł. Bardzo blisko. Będziemy mieć, jeżeli ta oferta spełni wszystkie wymagania i jakby będzie przyjęta, zapewne będziemy mieć tu małe zamieszanie, chyba że firmy się między sobą dogadają. Z tego względu, ja to podkreślałem już wielokrotnie, że jest tutaj troszeczkę niedobra ta sytuacja w naszej gminie, że nie posiadamy własnych zbiorników na odpady stałe. I w przypadku zmian takie, które następują w danym momencie, w ostatnim momencie, wtedy może być tu pewne zamieszanie, nie wiemy, może akurat to się obędzie jakoś tam płynnie, bo jeżeli no, zgodnie z dotychczas jakby tu obowiązującymi warunkami, umowami na użyczenie tych zbiorników, jest chyba 2 tygodnie na zwrot zbiorników do poprzedniego właściciela, jest to pewnie Biłgoraj, a nowy przedsiębiorca ma obowiązek znowuż wyposażyć w kolejne zbiorniki. Jeśli przedsiębiorstwa doszłyby do porozumienia, być może, że tej wymiany nie będzie, ale to zobaczymy, jak to zostanie przeprowadzone. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chcieliśmy tutaj jako urząd, jako urzędnicy no, dopełnić wszelkich starań do tego, żeby osiągnąć jak najniższą cenę. Niemniej jednak, tak jak słyszymy to w mediach i gdziekolwiek indziej, że ceny odpadów idą w górę i to znacząco, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszej gminy, ale w większości tutaj samorządów, prawie że 100% w całej Polsce. Robiliśmy pewną symulację i o tym będziemy pewno na następnej sesji tu już dyskutować, przedstawiać propozycje, żeby się te środki mogły zrównoważyć dochodów w stosunku do wydatków, potrzeba by było około 4 zł na osobę podnieść na każdą jedną osobę. Około 4 zł. No mówię, to jest kwestia tutaj jakby miesięcznie oczywiście, że miesięcznie. Także to
Także jak mamy w tej chwili 10 to 14, jak 8 to 12, jak 5, być może być 8, 9, no może 8. Tu jeszcze jest kwestia takiego zastanowienia. Ale to jest kwestia dyskusyjna. O tym będziemy jakby na następnej sesji. Ale informuję z takich spraw bardzo bieżących, bo to zadziało się dosłownie przed chwilą. 9:10 miało miejsce otwarcie tych ofert, więc wiemy to świeżo. Natomiast to działaliśmy między sesjami. Miały miejsce zakończenia pewnych inwestycji, szczególnie tutaj duża inwestycja to była droga w Zastawiu, tutaj przebudowa tej drogi, no wszystko ładnie się jakby zakończyło, łącznie też i z odbiorem, za co też dziękuję pani Sołtys, szczególnie i tutaj mieszkańcom Zastawia za w ogóle współpracę, zorganizowanie tego wszystkiego. Ta inwestycja została jakby odebrana, natomiast no martwi mnie fakt, że na chwilę obecną, tu rozmawiam z panią Skarbnik, że jeszcze środki już miały wpłynąć z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast na chwilę obecną jeszcze na koncie ich nie mamy. I no, gdyby się to tak stało, że one nie dotrą, to byłby to problem, ale mam nadzieję, że to jeszcze mamy te dwa dni, dziś, jutro i to się rozwiąże. Więc za to wszystkie czynności, pomoc wszelako zarówno Państwu radnym Zastawia, jak też Pani Sołtys, bardzo serdecznie mieszkańcy. Natomiast długo też firma oczekiwała na wejście z robotami w zagrodach na drogę, również z Funduszu Dróg Samorządowych, firma z Zamościa. Pewien odcinek wykonała, ponad 700 metrów, natomiast inne prace gdzieś tam do końca roku już były kontynuowane. Dalsza część będzie realizowana w 2020 roku. Także tak jest zgodnie z umową, też wszystko jest jakby prawie że zgodnie z harmonogramem. W międzyczasie też został wykonany ten remont w ramach Funduszu Sołeckiego drogi w Jędrzejówce, tam poprawa drogi w kierunku pana Sołtysa. Te czynności też wykonywała firma zewnętrzna i te prace zostały jakby ukończone. Następna sprawa to też jakby zabierało nam sporo czasu, jak też i no, pewne problemy, to jest chodnik, czy ten ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej, ponieważ no, mamy z tym pewien problem i to no, może całe szczęście, że to nie gmina jest inwestorem, niemniej jednak no, niezależnie kto nim jest, to problem pozostaje, ponieważ no, w trakcie wykonywania robót osunęło się część nasypu i jest tu pewien problem. I jak Państwo obserwują tutaj te wyłączenie pasa ruchu, nie jest to spowodowane robotami, które akurat na ten moment się już nie dzieją, a po prostu no, jakimś tam pęknięciem korpusu drogowego. Na razie jest to wszystko po obserwacji. Wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy z dyrekcją zarządu dróg wojewódzkich, braliśmy też udział tutaj, ja osobisty, tu z panem projektantem, też pani dyrektor zarządu dróg powiatowych, z ramienia pana starosty włączyła się również te tutaj uzgodnienia. Efekt tego jest taki, że będzie prawdopodobnie przeprojektowany część tego odcinka, mianowicie nasyp, który był wstępnie planowany aż niemalże do wysokości do Wielety, jest nim obecnie funkcjonującej, będzie znacznie niższy, zostanie zlikwidowana zjazd od strony GS-u, ten pierwszy dosyć wysoki, natomiast część zbiornika zostanie dosypana, zasypana i w tym miejscu zostanie doprowadzona droga dojazdowa do części gruntów
jakby tam przyległych do tego pasa. No, mam nadzieję, że to zostanie jakoś tam pozytywnie po pierwsze zaprojektowane, po drugie też wykonane. Niemniej jednak jest to z tym no, dosyć poważne zawirowanie, bo środki, które przeznaczyliśmy z gminy, już zostały przekazane do województwa, wróciły nie tylko do Urzędu Marszałkowskiego, bo to Urząd Marszałkowski jest jakby decydentem, wróciły z powrotem do urzędu, do gminy, na konto gminy. Podobna sytuacja ma miejsce ze środkami tutaj ze strony pana powiatu, czy dysponowanych przez pana starostę. Mówię, to są pewne problemy, pewne kłopoty techniczne. Miejmy nadzieję, że to jakoś się to wyprostuje, rozwiąże, ale to tak chcę tylko nakreślić. Szczegóły będziemy informować przy przyszłych, jakby tutaj na przyszłych sesjach, bo ten okres zimy jest to okres tutaj obserwowania. Na pewno w okresie zimy roboty nie będą dalej prowadzone. Odnośnie innych spraw miało miejsce ukończenie, znaczy wykonanie oświetlenia w ulicy Abramowskiej, tutaj podłączenie tych lamp hybrydowych do tradycyjnego źródła. 6 lamp zostało włączone, one już tam świecą. No to nie były takie wielkie środki na to, ale to dzięki temu, że akurat tam jest podłączenie pod budynek remizy, to tak się udało. W przypadkach innych, bo tu też słyszę głosy innych mieszkańców, żeby to czynić podobnie w innych miejscowościach, gdzie jest choćby w Zastaniu czy Goraju. W niektórych przypadkach będzie to bardziej trudne, bo trzeba układ pomiarowy dodatkowo instalować, no i oczywiście to będzie droższe. No ale to zobaczymy tu jakby w trakcie roku czy kolejnych latach, w którym kierunku jakby pójdziemy. Również została wykonana posadzka w kontratach w budynku remizy z oświetlicy, tutaj w ramach Funduszu Sołeckiego, też przez firmę zewnętrzną, także te prace zostały ukończone. Ponadto trwa intensywny, trwa remont GOP-u. Pierwszy etap już jakby no, został no, zakończony, tak można powiedzieć, chociaż jeszcze tam zostało parę robót do ukończenia. Niemniej jednak same prace postępują zgodnie z harmonogramem, także tu nie ma zagrożeń. Mamy termin do końca czerwca, więc... I rzecz bardzo ważna, która spędzała nam sen z oczu, to fotowoltaika, na którą czekaliśmy tam od szeregu już czasu, od półrocza i miało być to tak szybko, stało się trochę z opóźnieniem. No ale szybko się wyprostowało, wszyscy mieszkańcy, wszystkie 117 instalacji zostało odebranych, podłączonych, podpisanych umowy, także to wszystko funkcjonuje, chociaż teraz może mniej to funkcjonuje, bo mamy takie warunki, jakie mamy, ale to za moment pewno warunki atmosferyczne się poprawią, też będziemy z tego mogli korzystać. Kolejna sprawa bardzo wrażliwa dla nas ostatnimi czasy, o tym dyskutowaliśmy z Państwem radnymi na komisjach. To jest sprawa zwrotu VAT-u za instalacje solarne z pierwszego etapu realizacji, jeszcze z 2015 roku. To jest taka rzecz, która no, naprawdę dotyka samorządy, budżety samorządów, nie tylko naszego, tylko wszystkich tych samorządów, które realizowały w tamtym czasie tego typu przedsięwzięcia. To, Szanowni Państwo, jest 272 tysiące głównego kapitału VAT-u plus ewentualne odsetki nie 272, a 227 odwrotnie, cyferki mi się tutaj pokręciły, plus ewentualnie jeszcze odsetki łącznie rzędu 300 tysięcy złotych. My podjęliśmy tutaj pewne czynności z tym związane. Rozmawiałem też z panem naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Biłgoraju.
no, który wyraża no, jakoś tam przychylność tego tematu, natomiast no, 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 nie jest do końca takim decydentem, że może nam wszystko umorzyć, czy może pewne działania uczynić i mam nadzieję, że to się stanie, natomiast no, co do całej kwoty to nie ma mowy. Wystąpiliśmy tu z resortowym pismem, tu pani składnik przygotowała stosowną korektę, ta korekta została złożona tu przed świętami. Zostało wysłane pismo dotyczące umorzenia części należności, jak również odsetek. No i mamy nadzieję, że to się stanie, no, ale to czas pokaże, jak, w którym kierunku tutaj to pójdzie. Dotyczy to, podkreślam, wszystkich samorządów, które realizowały te przedsięwzięcia w każdym czasie. Mówi się, że prawo nie powinno działać wstecz, a jednak tak się dzieje. W zasadzie prawo obowiązywało w tamtym czasie takie samo, które obowiązuje do dziś. Natomiast same interpretacje się zmieniają. Na tamten czas te interpretacje były troszeczkę inne. Dzisiaj akurat mamy inną sytuację. A 300 tysięcy w budżecie gminy to jest bardzo dużo środków. No i dlatego też ten budżet kolejnego roku będzie trochę cięższy. Natomiast co jeszcze realizowaliśmy tutaj? Sprawy związane z samochodem dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, koszni ordynackiej, ten samochód, tak już informacyjnie, jeszcze do koszni nie dotarł, natomiast jest już odebrany, tam następuje doposażanie go w tym momencie i tuż tam w niedługim czasie do koszmi dotrze. W każdym razie te sprawy zostały formalnie tutaj jakby załatwione. Ponadto cóż, wpłynęło tutaj, może ja przeczytam też pismo, które wpłynęło od marszałka województwa lubelskiego, a dotyczące wcześniejszych spraw pism mieszkańców Zarku, szczególnie tu pana Sołtysa i Rady Sołeckiej, odnośnie jakichś ograniczeń, które konieczne byłyby mieszkańcom i użytkownikom tej drogi wojewódzkiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Więc tak może pokrótce, ja będę troszeczkę skracał, ale tak, żeby sedno przeczytać, o co w tej sprawie chodzi, bo Państwo radni już na komisjach zapoznali się z tym pismem, ale Państwo są tysi nie wiedzą, a może też ci, którzy nas będą tam oglądać, to też zechcą się dowiedzieć, bo to też jest jakby sprawa ważna. Mianowicie w pismo z 13 grudnia adresowane na gminę Goraj, odpowiedzi na pismo numer z dnia 4 listopada w sprawie ograniczenia prędkości poprzez wprowadzenie obszaru zabudowanego, lokalizacji przejścia dla pieszych, tabliczek informacyjnych, numeracji sesji oraz podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych przy drodze wojewódzkiej numer 835. W miejscowościach Zagrody, Zastawie, Gora i Górka Abramowska po przeanalizowaniu istniejącej organizacji ruchu, geometrii ruchu i jej wyposażenia, zagospodarowania otoczenia drogi, występującego tam ruchu drogowego, informuję. Po pierwsze, ze względu na charakter zagospodarowania otoczenia drogi, to jest rozproszona, zazwyczaj oddalona od drogi zabudowa, połączenia posesji z drogą wojewódzką poprzez drogi serwisowe i tak i tym podobnej oraz jej wyposażenie drogi serwisowe przejmujące ruch pieszych i rowerzystów, nie znalazłem wystarczającego uzasadnienia dla wprowadzenia obszarów zabudowanych w miejscowościach wskazanych we wniosku. Czyli wskazywaliśmy, żeby wyznaczyć obszar zabudowany tutaj. Urząd Marszałkowski nie znajduje podstaw do takiego wprowadzenia. Po drugie, w zamian, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa postanowiłem w wybranych miejscowościach
tych, w których występuje duże nagromadzenie czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa, jak na przykład przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przystanki autobusowe i tak dalej, wprowadzić za pomocą znaków pionowych B33 ograniczenia prędkości lub obniżyć wartość ograniczeń obecnie obowiązujących. To zapewne dotyczy Zagród, zapewne dotyczy też Wólki, bo piszę, że były w tych miejscowościach. Więc tutaj mamy nadzieję, że te sprawy ograniczeń tu zostaną wprowadzone. Po trzecie, istnieje możliwość zlokalizowania przejścia dla pieszych w kilometrach, kilometrażu 61+300 przy zjeździe na Lipową Górkę, jak to określono w dołączonym do wniosku protokole posiedzenia Rady Sołectwa Zagrody, to znaczy przy skrzyżowaniu drogą lokalną i połączeniem drogi serwisowej. Lokalizowanie przejścia w tamtym miejscu wymaga wcześniejszego sporządzenia dokumentacji technicznej obejmującej m.in. wybudowanie dość chodników łączących powierzchnię przejścia z powierzchniami obu dróg podporządkowanych. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych wskazane byłoby też zapanowanie azylu dla pieszych, co byłoby związane z likwidacją pasa do lewoskrętu od strony Biłgoraja i wybudowaniem w jego miejsce wyniesionej wyspy rozdzielającej kierunki ruchu. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie nie dysponuje w swoim budżecie środkami finansowymi, które mógłby przeznaczyć na sfinansowanie dokumentacji i wykonanie przejścia wraz z towarzyszącymi je elementami. W związku z tym zrealizowanie takiego przedsięwzięcia może nastąpić tylko przy organizacyjnym i finansowym zaangażowaniu gminy Gora i według zasad określonych w tym zarządzeniu. Inicjatywa w tej sprawie pozostaje po prostu. Czyli Szanowni Państwo, jeżeli gmina było środki na ten cel, to taka możliwość może by istniała, ale oczywiście też trzeba po pierwsze złożyć środki, po drugie łącznie z dokumentacją, z wykonaniem, no i oczywiście także na ten, na to chwilę, co widzę, to jakoś tak troszkę w czarnych kolorach, aczkolwiek no sprawa jest dyskusyjna. Po czwarte, ze względu na niedobory środków finansowych w budżecie Zarządu Województwa Lubelskiego, budowa drogi, a to o drogi serwisowej, to w tym momencie już jest nieaktualna, bo ona tu trwa. Kwestia ograniczenia prędkości w zagrodach w obrębie łuku poziomego drogi od strony Lublina będzie uregulowana przy procedowaniu zmian w ograniczeniach prędkości wskazanych w punkcie drugim. Stwierdzam istnienie możliwości zlokalizowania przy drodze 835 zabytek informacyjnych. Już nie będę dalej czytał. Oczywiście istnieje taka możliwość usadowienia tych, posadowienia tych tabliczek. Nie wiem, jakby to, bo tu trzeba też z nimi uzgodnić, czy nie, trzeba by też za lokalizację tych tabliczek po prostu stosownej opłaty tutaj podnosić. Ale to już jest jakaś sprawa dalsza. No i tak w skrócie mówiąc, to pismo się przedstawia. Natomiast powiem, że mieszkańcy Zagród są bardzo aktywni, szczególnie tutaj Rada Sołecka, kolejne wnioski Skina tutaj składa, między innymi też dotyczące remontu na drodze do pana Ryszarda Sowy, gdzie tutaj mieszkańcy, nie będę czytał, żeby nie przedłużać. W każdym bądź razie tutaj mieszkańcy bardzo się żalą na to, że ten odcinek drogi, jest to 300 metrów, nie jest utwardzone, nawet twierdzą, że to już jest najgorsza droga w całej gminie i powiecie. Tak do końca to nie jest. My rokrocznie coś tam dosypujemy tego tłucznia i przejazd jest. Natomiast no, może ta jakość tej drogi nie jest jakby najlepsza. Dlatego też za tego roku przyszły podejmiemy pewne czynności w tym kierunku. Podkreślam, że po tą drogę staraliśmy się o środki w ramach funduszu tak zwanego FOK z Urzędu Marszałkowskiego. Nie otrzymaliśmy tych środków. W związku z tym no, nie bardzo było jakby możliwości ku temu, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. Także Szanowni Państwo, tak to pokrótce mogę przedstawić, te sprawy wyglądają. Inne sprawy to jeszcze to, że miało miejsce uroczystość
50-lecia pożycia par małżeńskich. No, zbyt wiele tych par już tutaj nie było, bo to akurat 6. Natomiast, no, niestety, no, społeczeństwo nam się starzeje też i ludzie umierają w pewnym wieku. Natomiast, no, wszystkim tym jubilatom jeszcze raz gratulujemy. Wszystkim osobom, które tutaj się przytyliły do organizacji tego przedsięwzięcia też serdecznie dziękuję. Poza tym, co tak na przyszłość będzie mieć miejsce po raz pierwszy w naszej gminie, parafii, bo to w zasadzie jest uroczystość parafialna, orszak przedmiotowy, ale o tym to może później na koniec sesji powie nasza pani dyrektor Gosiu, więc ja nie chcę uprzedzać tutaj faktów, bo tam więcej szczegółów. Natomiast tych spraw bieżących, no to pracujemy w tej chwili tak jak co dzień odnośnie takiego spraw gospodarczych, no rozpoczą nam się trochę okres zimy. Rozpoczęliśmy posypywanie, bo odśniewać to jeszcze całe szczęście nie trzeba. Posypujemy te najbardziej drażliwe odcinki dróg, natomiast no, słyszymy już tu głosy od innych mieszkańców, że czemu nie w całej gminie, czemu nie we wszystkich odcinkach. Nie wiem, no kwestia dyskusyjna. My, szanowni państwo, po pierwsze, we wszystkich miejscach nie jesteśmy organizacyjnie przygotowani, bo chcielibyśmy posiadać jeszcze dodatkowy sprzęt do tego. No, nie też finansowy, bo to niewątpliwie pociąga za sobą na te koszty. Ale jakie tu będą decyzje, jak ustalimy też wspólnie z Radą Gminy, no to też tak będziemy jak to postępować. Dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i pytania radnych. Proszę państwa, radni, to jest podanie. Przechodzimy do 6. Wyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego grup gminnych, za których zarządcą jest wójt gminy Gorzów. Proszę pana Tomasza o zabranie głosu. Zmieniła się ustawa odnośnie dróg publicznych i tutaj trzeba zmienić po prostu stawki za zajęcie pasa w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i dlatego jest przygotowany projekt uchwały. Wystąpienie pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Opinia Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest wójt gminy Goraj, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wyżej podzielony projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? O przedłużenie stosownej uchwały proszę pana Tomasza. Uchwała nr 1594 uchwały 19 Rady Gminy Goraj z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest wójt gminy Goraj. Podstawę prawną pomija paragraf 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest wójt gminy Goraj w celu 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym, 2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 4. Zajęcia pasa drogowego na prawach łączności z rad innych niż wymienione w punkcie 1.3. Paragraf 2. 1. Za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego jest o których mowa w paragrafie 1 punkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za karty, czyli zajęcia z rozszerzeniem systemu 2.
przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 20 do 50% szerokości 50, przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości 2 zł. 2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego jezdni w celach, o których mowa na paragraf 1, punkt 1 i punkt 4 uchwala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia. Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 0,10 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 20 do 50% szerokości 0,15 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości 0,20 zł. 3. Za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego chodnika, placu, zabezpieczeń, ścieżek rowerowych w ciągu pieszych ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1 zł z zastrzeżeniem ustępu 4. 4. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego chodnika, placu, zakręt postojowych i autobusowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych uchwala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł. 5. Za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego, to jest prawo pobocza Zieleńca, uchwala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,50 zł z zastrzeżeniem ustępu 6. 6. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowego powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego, to jest rowu pobocza Zieleńca, uchwala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł. Paragraf 3. Uchwala się następujące stawki opłaty rocznej za 1 metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego od dróg gminy zajętego przez rzut poziomu urządzeń, o których mowa w paragrafie 1 punkt 2. W pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej 15 zł, pozostałej infrastruktury 30 zł, na drogowym obiekcie infrastruktury telekomunikacyjnej 15 zł, pozostałej infrastruktury 50 zł. Paragraf 4 ustala się następujące stawki opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych oraz stawki opłaty za 1 metr kwadratowy powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia w celu, o którym mowa w paragrafie 1 punkt 3. Za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego zajętego przez zespół obiektu handlowego lub usługowego 0,50 zł, za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego zajętego przez poziom innych obiektów niż wymienione w punkcie poprzednim 0,20 zł, za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego przy poziomie reklamy 1 zł. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 18/120/04 Rady Gminy Gorzów z dnia 28 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest wójt gminy Gorzów. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gorzów. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy. Dziękuję za uwagę. Proszę wdrożonego tej uchwały. Przerzucimy projekt uchwały. Pan Miwal Sidaszek. Jestem za. Turmaga Ryszard. Za. Bąka Leszek. Za. Jabłońska Danuta. Jestem za. Katica Zapolś Biblię. Za. Kuraś Paweł. Jestem za. Wacek Paweł. Za. Malec Piotr. Wielko Krzysztof. Jestem za. Momot Maria. Jestem za. Soła Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Za. Pisa Leutu. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gora. Uchwalonego uchwałą nr XLI 248/18 Rady Gminy Gora z dnia 28 sierpnia 2018 roku. O zabranie głosu proszę panią Krystynę Szalc. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany regulaminu wynagradzania dotyczą przede wszystkim zmianowanych w zapisie karty nauczyciela, które dotyczą określają wysoką dodatku za wychowawstwo klasy. Poza tym uwzględniają zapisy w reasumpcji do uchwały, które otrzymaliśmy po podjęciu tej uchwały w poprzednim 2018 roku. Dziękuję. Po przedstawieniu opinii Komisji Społecznej proszę pana poseła Wielka Pierwszy Krzysztofa. Opinia Komisji Społecznej.
projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Goraj, uchwalonego uchwałą nr 41/238/18 Rady Gminy Goraj 23 kwietnia 2018 roku, Komisja Spraw Społecznych i Zatrudnienia Pracowników. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? O przedłożenie projektu uchwały Rady Gminy proszę Panią Krystynę. Uchwała nr 15/95 przez 2019 Rady Gminy Goraj z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Goraj uchwalonego uchwałą nr 41/248/18 Rady Gminy Goraj z dnia 23 sierpnia 2018 roku. Podstawy prawne powiedzieć. Paragraf pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały nr 41/248/18 Rady Gminy Goraj z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Goraj wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym po punkcie drugim dodaje się punkt trzeci w następującym brzmieniu. Wysokość i warunki zbadania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznych, wychowawczych i opiekunów. Ustęp drugi, w paragrafie drugim skreśla się ustęp drugi i czwarty, zaś ustęp trzeci otrzymuje brzmienie. Dodatek zamiast tutora przysługuje nauczycielowi za dzień obecności pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie w zasiłku dydaktycznego. Ustęp trzeci, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Warunkiem przyznania nauczycielowi pracy motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez. Punkt jeden, uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości pracy nauczyciela co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów albo egzaminów w olimpiadach, konkursach, zawodach itd. Punkt drugi, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami. Punkt trzeci, pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego. Punkt czwarty, jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym dodatkowym zadaniem lub zajęciami, a wzbogacenie własnego warsztatu pracy bez zaangażowania pracy z uczniem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Punkt piąty, zaangażowanie w realizację czynności i zadań statutowych wychowawczych szkoły, a aktywny udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, a aktywną pracę w zespołach przedmiotowych i innych cech, opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły. D. Aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. Punkt 6. Prowadzenie lekcji koleżeńskich, przyjaźnianie innych form aktywności w ramach rozwoju szkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela. Punkt 7. Działania promujące szkołę, a realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. B. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Ustęp 4. A. Paragraf 4. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Określa się dodatek motywacyjny w wysokości 180 zł miesięcy na jeden etat pracowny nauczyciela danej szkoły. 2. Dodatek motywacyny nie może być niższy niż 50 zł, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia i nie wyższy niż 500 zł. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora oraz okres jego przyznania uwzględniając spełnienie warunków, o których mowa w paragrafie 3 ustawa dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół wójt gminy. Punkt 4. Dodatek motywacyjny na okres nie krótszy niż 5 miesięcy. Ustęp 5. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły ustala wójt gminy, a dla pozostałych osób zajmujących stanowiska kierownicze przyznane dyrektor szkoły uwzględniając liczbę oddziałów i strukturę organizacyjną szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje. 2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora przysługuje dodatek płacenie w wysokości określonej poniższej tabeli. Dyrektor zespołu szkół do 26 oddziałów od 1200 zł do 1800. Dyrektor zespołu szkół powyżej 26 oddziałów od 1500 do 2200.
wicedyrektor do 26 oddziałów od 1000 do 1500, wicedyrektor powyżej 26 oddziałów od 1000 do 1800. Punkt trzeci. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie. Punkt czwarty. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 600 miesięcznie, powierzenia koła klasy oraz opiekuna oddziału przedszkolnego w wysokości 300 zł miesięcznie. Punkt piąty. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2 nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 4. Punkt 6. Paragrafie 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie. Wysokość dodatku, o którym mowa w ustępie 1 2 wynosi 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania nauczyciela prowadzącego zajęcia. Punkt 7. Rozdział 7 otrzymuje następujące brzmienie. 7 nagrody. Ustęp 8. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, mogą otrzymać nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Punkt 2. Nagroda, o której mowa w ustępie 1, znana jest w wysokości a 40 do 100% średniego wynagrodzenia stażysta, który w artykule 30 ust. 3 karty nauczyciela, w przypadku nagrody wójta, bo od 30 do 80% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w artykule 30 ust. 3 karty nauczyciela w przypadku nagrody dyrektora. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gorej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą 1 września 2019 roku. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Przegłosuję projekt uchwały. Pan Miłosz Leszek, jestem za. Wymaga Lesia. Wąka Lesia. Jabłońska Różka. Jestem za. Kapica za. Kolejnik za. Jestem za. Władca Malec Piotr. Jestem za. Mierko Krzysztof. Za. Mowa Kwaria. Cała Państwa. Za. Stańczyk Kamil. Jestem za. Stańczyk Piotr. Za. Lista Lewka. Dziękuję uchwała podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany władzy budżetowej na 2019 rok. Proszę bardzo, panie skarbniku, do pana. Zmiany uchwały budżetowej mają porządkujące bardziej. I jeśli chodzi o plan dochodów, to umieszczone zostanie o kwotę 104 765 zł. Otrzymaliśmy środki z Rady Subwencji Ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy 45 122 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli 9799 zł, ale tu nadmieniam, że koszt odpraw był 39998 zł, otrzymaliśmy niecałe 6 tysięcy. Zwiększony zostanie plan z tytułu opłat za dostarczanie wody w związku ze wzrostem stawki wody od czerwca o kwotę 19 tysięcy złotych. Na komisarz mówiłam 14, ale jeszcze 5 tysięcy zwiększyłam, bo wpłaty ciągle wpływają. Tytuł opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie zwiększony plan od 20 tysięcy złotych do kwoty 310 tysięcy. Pan wójt mówił o kwocie 300 tysięcy, ale już do 300 tysięcy zostało wykroczone i też jeszcze opłaty wpływają, więc może nie będzie 310, ale ponad 300. Z tytułu opłaty skarbowej 10 tysięcy złotych. Tytuł podatku od środków transportowych 2100 zł, z pozostałych dochodów 2744 zł. Ale zostanie też zmniejszony plan dochodów o kwotę 99 181 zł.
I tu jest tak, plan dochodów wkład mieszkańców, uczestników projektu, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych zostanie zmniejszony w związku z koniecznymi rozliczeniami podatku VAT o kwotę 14 399 zł. 17 tysięcy złotych nie wpłynie nam z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych, bowiem żadna firma nie zgłosiła się do wykonania tego zadania i zostanie tutaj zmniejszony plan dochodów o 17 tysięcy złotych i plan wydatków. Nie wpłyną nam też środki z budżetu państwa na realizację pierwszego etapu modernizacji budynku GOK. Otrzymaliśmy zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych, które 520 tysięcy złotych na faktura, na zakładę fakturę, która wystawiona została w miesiącu grudniu, a środki z budżetu państwa 67 782 zł. Płyną w 2020 roku jako refundacja wydatków tego roku. Jeśli chodzi o plan wydatków, to zostanie zwiększona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju o kwotę 7 tysięcy złotych i plan wydatków na opłaty za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkola gminnego w Radzieńcinie o kwotę 1000 zł. Zmniejszenie planu wydatków. Zostanie zmniejszony plan wydatków na realizację inwestycji, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Goraj o kwotę 55 tysięcy złotych. To jest z tytułu rozliczenia podatku VAT z pierwszej faktury częściowej i w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 23% do 8%, to zmiana została wprowadzona 23 listopada i dotyczy faktury, została wystawiona w miesiącu grudniu. I zmniejszony zostanie plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 62 416 zł. W konsekwencji zwiększona zostanie nadwyżka budżetu o kwotę 140 tysięcy złotych do kwoty 254 tysięcy złotych i zmniejszone zostaną planowane zaciągnięcia o kwotę 140 tysięcy złotych i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki po zmianach to jest 3432 złotych. I w tym momencie mogę powiedzieć, że z kwoty tutaj zostało zaciągnięte 600 tysięcy złotych. Dziękuję. Skarbnik. O przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej proszę panią Danutę Jagłońską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w budżecie, a także z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji w tym punkcie obrad? O przedłożenie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej proszę panią skarbnik. Uchwała nr 1596/2019 Rady Gminy uchwały budżetowej na rok 2019. Ustawę prawną pominę. Paragraf pierwszy. Większość planu dochodów budżetu gminy Goraj na 2019 rok o kwotę 104 765 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Goraj na 2019 rok o kwotę 99 181 zł. Plan dochodów budżetu gminy Goraj na 2019 rok po zmianach wynosi 24 120 435 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 15 770 502 39 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 344 000. W tym dochody z tytułu
tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 310 tysięcy złotych. Zwykła zmian w planie dowodu stanowi załącznik numer 1 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Żoraj na 2019 rok o kwotę 13 388 zł 48 groszy. Zmniejsza się plan wydatków gminy Żoraj na 2019 rok o kwotę Informacje wynikające z wieloletnich programów finansowych.
finansowej. To jest zadłużenie gminy, a zwłaszcza jakie wystąpi na koniec 2019 roku i na koniec 2020 roku. W wieloletniej prognozie finansowej, którą Państwo będą tutaj za chwilę Państwo głosować, przedstawione jest planowane zadłużenie, jakie było na dzień 30 września zaplanowane. Teraz już wiemy, ile zaciągnęliśmy kredytu w 2019 roku, więc ja już przedstawię takie dane faktyczne. I tak planowany był kredyt w kwocie 1 000 000 zł. Zaciągnęliśmy, tak jak już mówiłam, przy zmianę w budżecie 600 000 zł. Spłacone było w 2019 roku rat na łączną kwotę 284 400 zł. Więc zadłużenie nam się zwiększyło o 315 596 zł. I tak, na koniec 2018 roku zadłużenie wyniosło 1 500 404 zł, a na koniec 2019 roku wyniesie 1 823 000 zł. I na tą kwotę 1 823 000 zł składają się przede wszystkim pożyczka, którą zaciągnęliśmy na budowę kanalizacji w Szkolonii, w części Górki, niespłacona część 855 tysięcy złotych. Mamy to spłacić do końca 2028 roku po 95 tysięcy rocznie. Spłaciliśmy 95 tysięcy z zaciągniętej w tym roku. Ponadto pożyczka zaciągnięta, niespłacona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla Zbrojnego Raju. Pozostało nam 168 tysięcy złotych. To jest zaplanowane według umowy po 56 tysięcy rocznie do 2022 roku spłata. Zostało nam jeszcze 50 tysięcy kredytów z 2013 roku, które był zaciągnięty w banku spółdzielczym Koraju i te 50 tysięcy zaplanowane jest do spłaty w 2020 roku. Z kredytu zaciągniętego w 2016 roku 150 tysięcy złotych i mamy go spłacić po 50 tysięcy rocznie do 2022 roku. I kredyt zaciągnięty w 2019 roku, czyli w tym roku 600 tysięcy złotych. Prakty rozłożone są w ten sposób: w 2020 roku do 2023 roku po 50 tysięcy złotych, od 2024 do 2027 roku po 100 tysięcy złotych. I tak, zadłużenie to z zawartych umów ma być spłacone do końca 2028 roku. I tak, w 2020 roku ma być spłacone 301 tysięcy złotych. To wszystko mówię bez odsetek, tylko kapitał. W 2021 i w 2020 roku po 251 tysięcy złotych. W 2023 roku 145 tysięcy złotych i w 2024, 2025, 2026 i 2027 roku po 195 tysięcy złotych i w 2028 roku 95 tysięcy złotych. W 2020 roku zaplanowany jest kolejny kredyt w kwocie 1 500 204 zł. Jeśli zaciągnęlibyśmy kredyt w 2020 roku w tej kwocie, zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniosłoby ponad 3 miliony złotych. 3 022 204 zł. I jest ono zaplanowane do spłaty do końca 2031 roku. Podsumowując, wieloletnia prognoza finansowa
spełni wszystkie wymogi ustawy o finansach, które zachowane są wskaźniki i otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. O odczytanie uchwały składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj oraz przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej. Proszę Panie Danutę Jabłońską, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj. Podstawę prawną pomijam. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez wójta gminy Goraj projektem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Magdalena Malet przewodnicząca, Dariusz Kołodziej członek i Aneta Siek członek uchwala co następuje. Pozytywnie opiniuje się przedłożony przez wójta gminy Goraj projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj. Uzasadnienie. W dniu 18 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespołu Zamiejscowego w Zamościu wpłynął w formie dokumentu elektronicznego opracowany przez wójta gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj na lata 2020-2031. Tym samym spełniając wymogi określone przepisem artykułu 230 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych. Projekt uchwały został przedłożony z przekroczeniem terminu określonego przepisami ustawy o finansach publicznych. Analizując projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdził, że spełnia ona wymogi formalno-prawne wynikające z postanowień artykułu 226 do 228 ustawy o finansach publicznych, a także z rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęte w wieloletniej prognozie wielkości spełniają wymóg zgodności z uchwałą budżetową na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W latach objętych prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a zatem wymóg dotyczy możliwości uchwalania budżetu określonych w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Wykaz przedsięwzięć stanowiący element wieloletniej prognozy finansowej obejmuje programy, projekty i zadania planowane do realizacji do roku 2021. Prognoza kwoty długu sporządzona na lata 2020-2031 obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2020-2021 roku zobowiązań. Na koniec 2020 roku prognozowany dług gminy wyniesie 3 205 636 zł. Dług gminy został wyliczony w oparciu o planowane zadłużenie na koniec trzeciego kwartału 2019 roku. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskaźnik spłaty zadłużenia w poszczególnych latach, wskaźniki spłaty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi określone w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu w roku budżetowym 2020 przewiduje deficyt, a w kolejnych latach budżety nadwyżkowe, w których dochody przewyższające wydatki są przeznaczone na spłatę posiadanego przez gminę zadłużenia. Zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla wójta do zaciągania zobowiązań znajdują umocowanie w przepisach artykułu 228 i artykułu 232 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Dołączone do projektu uchwały objaśnienia uzasadniają ujęte wieloletnie prognozy finansowej wartości
na 2020 rok, co pozwala uznać sporządzoną prognozę za realną. Skład orzekający wskazuje jednak na brak w objaśnieniu omówienia prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2021-2031. Należy jednak zaznaczyć, że to na organach gminy spoczywa obowiązek dbałości o realistyczność prognozowanych parametrów budżetowych, zwłaszcza tych, które uwzględniane są przy wyliczeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Lublinie przedłożony projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj zaopiniował jak w sentencji. Zgodnie z artykułu, do treści artykułu 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do kolejnych regionalnej izby obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Magdalena Malec. Opinia Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałą składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Lublinie dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraj, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej punkcie obrad? O przedłożenie sprawozdania uchwały proszę Panią Skarbnik Gminy. Uchwała nr 1597 przez 2019 Rady Gminy Goraj z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podstawa prawna mówi: paragraf 1 ust. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2031 obejmującą prognozę kwoty dług ustanowioną załącznik nr 1 do uchwały. Ust. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały. Ust. 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Uchowanie się wójta gminy Goraj do wyciągania zobowiązań. Punkt 1. Związany z realizacją zamieszczonym w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku. Punkt 2. Tytuł umów, który realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Goraj do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań. Punkt 1. Związany z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku. Punkt 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające z płatności wykraczają poza rok budżetowy. W tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe. Paragraf 4. Upoważnia się wójta gminy Goraj do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych podlegających zwrotowi. W związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniki budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających ze rozstrzygniętych konkursów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 3/26/2018 Rady Gminy Goraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z niniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Goraj
Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję. Są uwagi do projektu uchwały. Przegłosuję uchwałę do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Widzę, jak to jest. Kurwa Gależa. Tak. Kurwa tak. Zabójca Zanuta? Jestem za. Kapica za. Koń Zbigniew? Za. Kulaś Paweł? Jestem za. Płacek Paweł? Za. Malec Piotr? Jestem za. Wielko Krzysztof? Za. Mołot Maria? Jestem za. Sława Władysław? Za. Stanczyk Andrzej? Jestem za. Stanczyk Jarosław? Za. Witold Jarosław? Jestem za. Dziękuję. Uchwała ostatnio nie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. O zabranie głosu proszę panią skarbnik. Projekt uchwały budżet na 2020 rok przedstawia się na wyciągnięcie. Dochody planowane w wysokości 17 371 223 zł. W tym dochody bieżące 16 148 794 zł. Dochody majątkowe 1 222 429 zł. Wydatki w wysokości 18 569 723 zł. W tym wydatki bieżące 15 785 237 zł. Wydatki majątkowe 2 784 486 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 198 500 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty to kwota, już mówiłam, 1 500 204 zł. Planowane do spłaty raty kredytów z dochodów własnych to jest 301 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o dochody budżetu, dochody bieżące, to przede wszystkim gmina utrzymuje się z subwencji. Subwencje stanowią prawie 46% dochodów. To jest 7 387 728 zł na konwencję. Dużą część dochodów, 33%, stanowią dotacje z budżetu państwa, między innymi te dotacje kosztowe na świadczenie 500+, świadczenie 343 458 zł. I tak dla porównania, dochody z tytułu podatków lokalnych, które zostały podniesione, to jest 1 099 000. To jest niecałe 7% dochodów budżetu gminy. Dochody majątkowe to 1 222 429 zł. To są zaplanowane środki z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego, które wpłyną w 2020 roku jako refundacja części wydatków poniesionych na montaż instalacji pogni fotowoltaicznych. No to przesunęła się realizacja, zakłada faktury grudzień, środki wpłyną dopiero w 2020 roku. I pozostała kwota wniosków dochody, które otrzymamy z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa na drugi etap realizacji modernizacji gminnego ośrodka kultury w Goraszu. Jeśli chodzi o wydatki, to tak, wydatki bieżące 15 785 231 zł, tak jak mówiłam. 41% tych wydatków to są wydatki na wynagrodzenia, składki dla pracowników urzędu gminy, zespołu szkół w Goraju, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju. Wydatki mają kosze 2 780 486 zł. Są to
przede wszystkim wydatki, które już mamy, na które mamy zawarte umowy. Dużą część z tego stanowi modernizacja wodku, tam jest 1 387 000 złotych, w tym gmina, wkład gminy to jest 470 000 złotych. Dalej kontynuacja przebudowy drogi, dróg powiatowych, drugi etap, dotacja dla powiatu na ten cel 450 000 złotych. Kontynuacja drogi Zagroda, tu wkład gminy 275 000 złotych. Z takich nowych zadań, które zostały zaplanowane, to wkład własny gminy 220 000 złotych na przebudowę ulicy Kowalskiej. Ponadto 100 000 złotych zaplanowane jest w rezerwie na, jeśli otrzymamy środki na usuwanie skutków klęski na przebudowę tej drogi uczniowego. I fundusz stołecki, który ma obowiązek zrealizować, 236 072 złoto. I to są tam najświetniejsze dla mnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze jakby uściślić te informacje, które tutaj przekazała pani skarbnik. Rzeczywiście proponowany budżet, zresztą tutaj dyskutowany też wspólnie na komisjach przez państwa radnych, jest budżetem trudnym. Powiem, jest to najtrudniejszy budżet, jaki przychodzi mi tutaj na moim stanowisku wójta realizować. Kończymy rok, o tym będę mówił na zakończenie dzisiejszej sesji, budżetem rekordowym, zresztą było to przy zmianach, rekordowym w historii tej gminy. 24 miliony, nigdy takiej kwoty nie było. Rzeczywiście wiele zadań zostało rozpoczętych. Zadań, na które gmina Goraj czekała wiele lat, kilka lat, a może i kilkanaście. Więc to jest pewna konsekwencja naszych działań, które mamy w gospodarce. Osobiście mam pewien niedosyt, ból tego, że niestety idziemy tutaj w deficyt. Niestety, bo jesteśmy gminą biedną, niezbyt zasobną i nawet ruchy takie w postaci jakby zwiększenia podatków do jakichś tam akceptowalnego poziomu, jak to już nastąpiło na poprzedniej sesji tutaj przez Wysoką Radę. Ale to jest raptem 100 parę tysięcy złotych, które możemy osiągnąć więcej. Jednocześnie wzrastają wydatki bieżące, jak chociażby podniesienie płacy minimalnej i w ogóle inna konstrukcja płac minimalnych, szczególnie tych najniższych, gdzie oprócz tego, że jest podniesiona kwota bazowa płacy minimalnej, to również dodatek starobowy zostaje wyłączony spoza tego systemu, czyli dodany dodatkowo. W praktyce dla uświadomienia Państwu to wygląda tak, że najmniej zarabiający w tej chwili pracownicy, którzy mają co najmniej 20-letni staż pracy, licząc, nie zawsze to jest tak bezpośrednio, ale zaliczając jakieś pracę w gospodarstwie, czy w innej formule, dużo osób taki staż posiada, to daje nam łącznie na jeden etat około 12 tysięcy rocznie więcej niż to ma miejsce obecnie. Więc przy naszych tutaj zarobkach, a niskich, szczególnie mówię, dotyczy to pracowników gospodarczych, ale nie tylko, nawet też i urzędnicy niektórzy mają te najniższe płace, choćby w jednostkach tutaj organizacyjnych naszej gminy,
czy też w szkole, czy w innych właśnie tych jednostkach, to powoduje znaczący, konieczny wzrost płac. Jeśli robimy no, wzrost tych najniższych, no wypadałoby tym pozostałym, no, przynajmniej do pewnego poziomu też te wynagrodzenia jakby podnieść. Więc to jest znacząca dla nas jakby wydatek, który musimy podnieść. Realizujemy, bo nawet te przedsięwzięcia, które chcemy realizować, jest ich może niezbyt wiele już jak na przyszły rok nowych. Natomiast ta kontynuacja, jak już mówiłem na wstępie, no, była oczekiwana przez społeczeństwo od wielu, wielu lat. Jak chociażby remont dłobu, z którym nie mogliśmy się uporać i my w poprzedniej kadencji, i jeszcze nasi poprzednicy, no szereg lat były jakieś tam przygotowania, że do tego, żeby ten remont przeprowadzić. Jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że ten remont zostanie tu już, no wręcz pewność, że zostanie ukończony, jest podpisana umowa, są zagwarantowane środki. Ale to też wymaga środków naszych własnych tutaj z budżetu. Mamy drogę w Zagrodach, 2 km drogi, no też rzadko się zdarza, żebyśmy robili aż takie długie odcinki i nie zdarzało się to w poprzednich kadencjach, żeby aż takie odcinki dróg były wykonywane. Przy 9 km dróg powiatowych na terenie gminy Goraj, realizowanych wprawdzie przez powiat gmigorajski, ale to też przy udziale środków gminy. Szanowni Państwo, no nie przypominam sobie, ja przynajmniej, no może aż tak długo nie żyję na tym świecie, chociaż już parę lat się żyje, żeby gmina realizowała 9 km, czy współrealizowała 9 km dróg. Być może było to realizowane w latach tam 70. przy budowie w ogóle pierwotnej tych dróg. Być może, że wtedy były takie odcinki. Natomiast od szeregu lat tego nie było. Podobnie ma miejsce, no już w tej chwili to jest tylko dokończenie tego remontu naszego obiektu, ale to w tym roku tu było. Wiele, wiele lat tu patrzyliśmy, jak przecieka nam dach przy każdym deszczu i w innych sytuacjach, jak wygląda to ten budynek w ogóle niedocieplony, oświetlenie też już szwankujące, no wszystko inne. To udało się zrobić, no jeszcze są kolejne tutaj gwarantowane drobne środki, żeby choćby ukończyć remont tych korytarzy, bo tu też są w budżecie zagwarantowane środki, żeby to doprowadzić do końca. Także, Szanowni Państwo, jest to budżet dosyć trudny. Jednocześnie no, prośba też do Was o pewną wyrozumiałość, cierpliwość, szczególnie tam, gdzie te inwestycje może też są oczekiwane już od długich lat, ale no niestety no jeszcze chwilkę to trzeba na to poczekać. Mam nadzieję, że tu dopiero rozpoczęliśmy kadencję tego naszego wspólnego okresu. Pięcioletnią mamy dopiero rok za sobą, więc te 4 lata jeszcze przed nami, jeszcze miejmy nadzieję, że wiele, wiele będziemy mogli uczynić. Natomiast ten budżet roku 2020 jest budżetem takim oszczędności, można powiedzieć, i takiego z jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia do tematu wszystkich Państwa radnych, sołtysów też i społeczeństwa zapewne, chociaż nie zawsze to można bezpośrednio wytłumaczyć. Także w poprzednich latach dokładaliśmy tutaj do funduszów sołeckich w różnych tam konfiguracjach, że tak powiem, bo tam, gdzie zadania były do ukończenia, dawało to pewien efekt, więc te dokładki czasami bywały dosyć spore, w innych gdzieś tam mniejsze, w niektórych może w ogóle. Natomiast no, stać nas było po części na realizację tego typu zabiegów. Natomiast obecnie no, w naszej drugiej propozycji budżetu jest taka sucha realizacja funduszy sołeckich, które może pozwolę sobie odczytać, co które sołectwo, bo dane sołectwo oczywiście wie, co chce robić, no ale pozostali nie wiedzą, więc to tak może
pokrótce zechcę przedstawić, co planowane jest do realizacji. Mianowicie łączna kwota tych środków to jest 236 272 zł. I tak, jeszcze podkreślam na wstępie, że wszystkie takie fundusze były tu jakby konstruowane bez ingerencji wójta czy rady jako całości. Radnych oczywiście, miejscowo każdy z radnych miał jako mieszkaniec czy jako członek tutaj wspólnoty danej wsi wpływ miał na to, aby jakieś propozycje składać. Natomiast nie było to narzucane, co która miejscowość chciała zaproponować tutaj do realizacji, co mieszkańcy uważają za najbardziej pilne, to zostało jakby wpisane, zapisane do konstrukcji tutaj tych planów inwestycyjnych na 2020 rok. I tak, zagrody kwotę 31 369 zł chcą przeznaczyć na zakup wyposażenia sprzętu do świetlicy wiejskiej. Zastawi kwotę 27 242 zł planuje przeznaczyć na dalszy remont świetlicy wiejskiej. Gminu kwotę 13 877 zł planuje przeznaczyć na remont częściowy pewno elewacji budynku remizy OSP Wilowina. Jędrzejówka kwotę 14 425 zł planuje przeznaczyć na remont elewacji budynku OSP. Pewno też częściowy, bo zapewne całość się nie uda na kwotę zrealizować. Natomiast Goraj kwotę 36 518 zł planuje przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicy Polwarskiej. Tutaj będziemy jakby też przymiarkę w formie jakiejś uproszczonej dokumentacji, ile tych lamp, ile tego oświetlenia na kwotę jakby uda się zrobić. Natomiast Bononia kwotę łącznie 15, no to może tak po części, bo tu na dwa zadania jest planowane. Kwotę 12 301 zł planuje przeznaczyć na utwardzenie odcinka drogi gminnej numer 113-306 w Bononii. No zapewne za wiele się nie uda z tego zrobić, no ale coś zapewne. Natomiast 3000 planuje przeznaczyć na organizację dożynek. Wólka Abramowska kwotę 21 217 zł planuje przeznaczyć na zakup wyposażenia na plac zabaw, czyli dalsze doposażenie placu zabaw. Natomiast Abramów kwotę 12 124 zł planuje przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej. Majdan Abramowski planuje przeznaczyć kwotę 14 350 zł na remont drogi gminnej numer 109-157R. To jest tak główna droga przez Majdan Abramowski. Natomiast Kondraty kwotę 14 133 zł planują przeznaczyć na remont pomieszczeń remizy OSP. No, tam była mowa o łazience i jeszcze dalszym remoncie. Czy całość się uda zrobić, to raczej trudne będzie, no ale na pewno jakąś część z tego za tą kwotę się wykonamy wspólnie. Natomiast Skocznia Ordynacka kwotę 13 tysięcy zł planuje przeznaczyć na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, natomiast kwotę 5 843 zł na zakup materiałów do remontu tej świetlicy. To tak podzielone, ale to samo chodzi, bo tyle tych środków łącznie są łezku przypada 18 tysięcy złotych, 18 800. I ostatnia średniówka, kwotę 16 871 zł planuje przeznaczyć na utwardzenie drogi gminnej numer 113-305L, to jest do tego pana Zygmunta. No też kwota jest trochę niezbyt duża na realizację tego celu. No zobaczymy, ile tam się też jakby uda w całej tej konstrukcji zrobić.
Także tak to wygląda. To są jakby gołe te fundusze, no gołe, tak mówię nieładnie, ale to są podstawowe wartości i będziemy tak jakoś się starali konsekwentnie to realizować. Natomiast cóż jeszcze w budżecie? No bardzo duży wydatek, to tutaj pani skarbnik już wspomniała wcześniej jeszcze, czy jeszcze tu na tej sesji było wspominane. To jest na szkolnictwo, na oświatę. To jest olbrzymia kwota, gdzie tutaj zupełnie się to nie równoważą. Subwencja oświatowa nie równoważy wydatków koniecznych. Gdzie mamy, no piękne te szkoły mamy odbudowane, wyposażone, w tym momencie już kompleksowo nawet i zajęcia są prowadzone dodatkowo w tym przedszkolu. Ale to szanowni Państwo, kwota rzędu 430 tysięcy złotych na 2020 rok. Więc, a z tego tytułu ta edukacja jest jakby niewielka, jako tako subwencji nie ma bezpośredniej na prowadzenie przedszkola. Więc mówię, no to są takie rzeczy, ale mówimy o inwestycjach. No bezpośrednio nie jest to namacalne na ten moment, inwestycja w oświatę, ale szanowni Państwo, myślę, że to jest najlepsza inwestycja, jaką realizujemy tutaj wspólnie. To inwestycja w nasze dzieci, w nasze warunki, w jakich mają dorosłe życie, no i to jest dla nich przyszłość. I to, że my zakładając, że zrobimy coś tam mniej, czy pół kilometra, czy kilometr drogi mniej, ale no, pewne warunki dzieciom trzeba zapewnić i to też jakieś takie dla nas przyszłościowe jeszcze zadania, bo przydał się mi remont w szkole, tam są zaplanowane drobne działania, tu pani dyrektor w budżecie oświatowym zaplanowała, ale to jest bardzo, bardzo drobne tam remont korytarzy. Natomiast jeszcze przed nami wiele do zrobienia. Ale tak patrząc na cyferki w załączniku numer 4 do uchwały budżetowej mamy zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy. I to zestawienie, no wprawdzie ono tutaj głównie generuje kwotę dotacji dla powiatu biłgorajskiego, to jest najwyższa kwota, ona jest taka bardziej inwestycyjna, 450 tysięcy złotych. Natomiast łącznie patrząc na cały budżet to jest 1 070 500 złotych, więc to już jest ponad 1 000 000. To są też, mówili pani skarbnik przedstawiała przed chwilą, że ile mamy dochodów podatkowych, mamy rzędu 1 000 000. Chyba nawet nieco niżej, bo tu nie porównywałem na ten moment, nieco niżej niż jest to planowane jako dotacje udzielane naszym tutaj jednostkom, czy też podmiotom zewnętrznym, instytucją samorządną. Także to jest warte też podkreślenia, że działamy też tutaj jakby w kierunku rozwoju nie tylko bazy oświatowej, ale też i sportu. Chociaż sportowcy oczekiwaliby zapewne wyższych kwot, bo nigdy to do końca nie zaspokoi. Niemniej jednak sukcesywnie podnosimy te kwoty dofinansowania dotacji do klubu sportowego. W poprzednim roku była to kwota 50 tysięcy, jeszcze w poprzednich latach oscylowała rzędu 40-35. Na 2020 rok jest to zaplanowana kwota rzędu 60 tysięcy złotych. Więc to są te dane, które gdzieś tam chcemy realizować. Jeżeli Wysoka Rada zechce przyjąć ten budżet, no, to będziemy to wspólnie tutaj realizować, a też pewno i w trakcie roku zmieniać, bo nigdy tak się nie da, że do końca jest to sztywne. Praktycznie na każdej sesji mamy zmianę budżetu, mamy wspólne uzgadniania, mamy częste komisje rady. I szanowni Państwo, dziwią się nam inne samorządy czy osoby z zewnątrz, że współgłosowanie na tej sali przebiegło jednogłośnie. To dzięki temu, dzięki choćby moim długim tutaj wywodom i tłumaczeniu Państwu w szczegółach, co na czym polega, z czego się to bierze i skąd.
fond, te wydatki. Potrafimy tu wspólnie dojść do jakiegoś porozumienia. No i dlaczego też jakby te głosowania tak przebiegają. No mam nadzieję, że to kolejne również w tym kierunku pójdzie. Za to też. No. O co proszę i dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi. Proszę o opinię komisję rewizyjną. Proszę bardzo panią przewodniczącą. Ja. Po raz sporu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Goleń na 2020 rok. Podstawę prawną pomija. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez wójta Gminy Goleń projektem uchwały budżetowej na 2020 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Magdalena Przewodnicząca, Dariusz Kołodziej członek, Aneta Sieć członek. Uchwala co następuje. Pozytywnie opiniuje się przedłożony przez wójta Gminy Goleń projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleń na 2020 rok wraz z uzasadnieniem wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespołu Zamiejscowego w Zamościu w dniu 20 listopada 2019 roku. To jest przekroczeniem terminu określonego przepisami prawa. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych, i stwierdził, że został on opracowany w szczegółowości określonej przepisami prawa, w tym uchwały Rady Miejskiej, który uprawniał projektu. W zakresie elementów treści wymaganych w ustawie artykułu 212 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożony projekt nie budzi zastrzeżeń składu orzekającego. Przyjęta w przedstawionym projekcie szczegółowość planu dochodów i wydatków budżetowych odpowiada wymogom określonym odpowiednio w przepisach artykułu 235 i 236 przywołanym wyżej ustawy. Zgodnie z przepisem artykułu 237 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej określono dochody i wydatki finansowe z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, to jest ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy prawo ochrony środowiska i z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto projekt określa także kwoty dochodów i wydatków przewidzianych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleń na 2020 rok zakłada dochody budżetu w wysokości 17 371 223 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 16 148 794 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1 222 429 zł. Wydatki budżetu zaplanowane w wysokości 18 569 723 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15 785 237 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 2 784 496 zł. Projektowany budżet ma charakter deficytowy, którego wysokość określono na kwotę 1 198 500 zł. W projekcie wskazano źródła jego pokrycia. W ramach przychodów budżetu zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 1 500 204 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 296 zł. Zaplanowano także rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 521 tysięcy. W projekcie uchwały zamieszczono również stosowne postanowienia dotyczące ustalania limitów zaciąganie zobowiązań. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty zaplanowanych rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerw celowych, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, mieszczą się w granicach progów ustawowych.
relacja kwoty planowanych wydatków bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących nie narusza reguły zawartej w przepisie artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony projekt spełnia również wymogi artykułu 243 tej ustawy, która wskazuje dopuszczalny poziom rocznych spłat zadłużania i odsetek oraz ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia dla organu wykonawczego pozostają w zgodzie z artykułem 212 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę kwotę, że w Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, nie znajdując zapisów naruszających prawo, pozytywnie opinię projektu uchwały budżetowej gminy Goraj na 2020 rok. Zgodnie z treścią artykułu 238 ust. 6 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Obrót niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Magdalena Malec. I opinia Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Goraj na 2020 rok i uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Goraj na 2020 rok, Komisja Rewizyjna pozytywnie opinię wyżej wymieniony projekt uchwały. Powyższa opinia została przyjęta przez Komisję jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję Państwu radnych za zabranie głosu w tym punkcie obrad. O przedłożenie projektu uchwały radny skarbnik. Uchwała nr 15/98/2019 Rady Gminy Goraj z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy. Określa się można stronę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17 371 223 zł. Tego dochody bieżące w kwocie 16 148 794 zł. I dochody majątkowe w kwocie 1 222 429 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym. Punkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zgodnie z ustawami w kwocie 5 080 358 zł. Punkt drugi. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze usług porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4000 zł. Punkt trzeci. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 500 zł. Punkt czwarty. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18 569 723 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 15 785 237 zł. I wydatki majątkowe w kwocie 2 786 486 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Tym. Punkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 080 358 zł. Punkt drugi. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 485 500 zł. Punkt trzeci. Wydatki na realizację danych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 500 zł. Punkt czwarty. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
niższym kwocie 2000 zł. Punkt 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4000 zł. Punkt 6. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 431 tysięcy zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Potem planowanemu deficytu określa się wysokość 1 198 500 zł. Ustęp 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 979 204 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 219 296 zł. Paragraf 4. Ustęp 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 719 500 zł. Ustęp 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 520 000 zł. Ustęp 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafu określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. Paragraf 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Punkt 1. Ogólną w kwocie 80 tysięcy zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 20 tysięcy zł, na wydatki majątkowe w kwocie 60 tysięcy zł. Punkt 2. Celowe w kwocie 148 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 tysięcy zł, odbudowę dróg gminnych i utwardzenie wąwozów w kwocie 100 tysięcy zł. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. Paragraf 7. Określa się. Punkt 1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie podatkowej w łącznej kwocie 190 tysięcy zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 190 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Ustęp 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 204 zł. Ustęp 2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 5 tysięcy zł. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 236 272 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 11. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Goraj do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500 tysięcy zł. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy Goraj do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3. Ustęp 3. Upoważnia się wójta gminy Goraj do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 5 tysięcy zł. Paragraf 12. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Goraj do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy Goraj do przekazywania uprawnień i dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem większych i mniejszych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pogodnych wynagrodzeń i wydatków majątkowych. Ustęp 3. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwoty z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków budżetowych, ale o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie pochodzących z budżetu,
budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany do niego poszło wyniku. Program płatności otrzymany w 2020 roku. Paragraf 13. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowej Polityki Uchwały. Dziękuję. Dziękuję za uwagi do wybranego projektu uchwały. Przewodniczący projekt uchwały. Grzegorz Jaszek. Jestem za. Turmana Ryszard. Tak. Gąbka Leszek. Za. Jabłońska Ranuka. Jestem za. Katica za. Koś Bigiem. Za. Kuraś Paweł. Jestem za. Macek Paweł. Za. Marek Piotr. Jestem za. Mielko Krzysztof. Za. Momot Maria. Jestem za. Koła Władysław. Za. Stańczyk Andrzej. Jestem za. Stańczyk Mirosław. Za. Wistadeusz. Za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 11. Wolę wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo, Państwa, po zabieraniu głosu. Proszę o zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu. Tak, oficjalnie na koniec powiem, gdzie Wysoka Rado, Państwo Sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Goraj. Na zakończenie dzisiejszej sesji Rady Gminy, która jest jednocześnie ostatnią sesją w 2019 roku, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli w jakikolwiek sposób do zrealizowania zadań, jakie w bieżącym roku przyszło nam wspólnie realizować. Były to zadania inwestycyjne, ale również te społeczne, kulturalne, administracyjne. Podsumowując ten rok, nieskromnie powiem, że był to rok bardzo udany, obfitujący w wiele wydarzeń, wiele inwestycji, bądź to udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, bądź rozpoczęliśmy i zostaną one ukończone w 2020 roku, jak na przykład remont GOP-u, czy remont Urzędu Gminy, czy przebudowa nawierzchni drogi w Zagrodze. Chcę podkreślić, że zrealizowaliśmy wspólnie największy, jak dotychczas w historii gminy Goraj, budżet około 24 milionów, z czego wydatki na inwestycje wyniosły ponad 8 milionów złotych. Dla porównania przytoczę kwoty wydatków budżetu z poprzednich lat, które wynosiły, dla przykładu, w 2018 roku 20 milionów 112 tysięcy, w 2017 15 milionów 806 tysięcy, w 2016 14 milionów 263 tysiące, w 2015 15 milionów 428 tysięcy, w 2014, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji 11 milionów 506 tysięcy, w 2013 12 milionów 160 tysięcy. I tak dalej można się wyprzedzać. Widzimy, Szanowni Państwo, że ta kadencja, no, która się skończyła już, rosła w siłę, a kolejna rozpoczęła się jakby jeszcze większymi kwotami. No chyba nie dane nam będzie, przed chwilą uchwaliliśmy budżet, żeby aż takie kwoty, chociaż wszystko się zdarzy, może i to jest dopiero jakby plan. Co dokładnie było realizowane, to Wysoka Rada wie. Wiedzą to również Państwo Sołtysi, mieszkańcy. O tym szczegółowo informowałem na kolejnych sesjach czy komisjach rad. Jednakże dla przypomnienia chciałbym przytoczyć tylko te najważniejsze przedsięwzięcia, a mianowicie ukończenie termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy, zamontowanie 117 instalacji fotowoltaicznych, rozpoczęcie remontu budynku i gminnego ośrodka kultury,
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Goraju, remont świetlicy w Zastawiu, zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym w szczególności zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Chodnia Ordynacka. Wykonanie we współpracy z powiatem biłgorajskim odcinka drogi asfaltowej w Bilowie od granicy z gminą Turowina do skrzyżowania z Zakościołem o długości około kilometra. Jako pierwszy etap całej inwestycji, która będzie kontynuowana w 2020 roku i obejmie przebudowę nawierzchni całego na naszej gminie odcinka 9-kilometrowego aż do granicy z gminą Flampol, no i oczywiście gminie Flampol również, ale mówimy to o naszej gminie w tym momencie. Utwardzenie bądź remont istniejących już nawierzchni ponad 5 km dróg gminnych na 7 większych zadaniach inwestycyjnych. W Zastawiu, Górce Abramowskiej, Wolonii, Średniówce, Zagrodach, Goraju. Te zadania były realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku. Ponadto realizacja wszystkich 12 funduszy sołeckich na sumę około 340 tysięcy złotych. I tu no, nie chciałbym przedłużać kolejne zadania, które miały miejsce w Abramowie, 200 metrów drogi w Polonii, pierwszej kolonii Abramów w Błononi, około 70 metrów dróg tam utwardzanych, Polak w dojazdach, podjazdach, w Gilowie remont pomieszczenia socjalnego, w Goraju przebudowę ulicy Rolnej około 60 metrów, w Chorzni Ordynackiej zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w Jędrzejówce poszerzenie drogi, o tym dzisiaj mówiliśmy na sesji, w Konratach remont sali w remizie OSP, w Majdanie dokumentację na przebudowę linii wodociągowej w Średniówce, wykonanie drogi, dokończenie połączenia w Albinowie, to około 200 metrów, w Górce Abramowskiej, w Placawach przy budynku OSP, w Zagrodach, wykonanie nawierzchni na Lipowej Górce w okolicy pana Sołtysa i w Zastawiu, to było największe akurat przedsięwzięcie remont świetlicy wiejskiej. To były te zadania, które wspólnie tutaj udało nam się zrealizować. To tylko te ważniejsze, są również i mniejsze, ale pozwolicie, że to wspominę. Na ich realizację, tak jak mówiłem na wstępie, przeznaczono ponad 8 milionów złotych, co stanowi w uproszczeniu 1/3 budżetu gminy. Jest to wynik bardzo dobry, jaki osiągają samorządy w latach wyborczych. My natomiast osiągnęliśmy taki wynik w roku po wyborach, co świadczy o tym, że niezależnie od wszystkiego konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Na te inwestycje zostały pozyskane środki zewnętrzne, unijne i nie tylko, w kwocie ponad 5 milionów złotych. Oprócz zadań inwestycyjnych realizowaliśmy też inne, jak na przykład doroczny festyn rodzinny, festyn imienia Niemalec w Jędrzejówce, czy też w ostatnim czasie uroczystość 50-lecia pożycia Pana Urzędnika. Przeprowadzone zostały również konsultacje z mieszkańcami gminy i został złożony stosowny wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie praw miejskich dla Goraja, a w zasadzie ich przywrócenie. To tylko niektóre z tych zadań, które realizujemy na co dzień. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wasze, nasze wspólne zaangażowanie. W tym miejscu pragnę podziękować. Podziękować radnym Rady Gminy na czele z panem przewodniczącym Stanisławem Kapicą za zrozumienie, za wszelką pomoc oraz zaufanie, dzięki którym nasza współpraca układa się doskonale. Dziękuję państwu sołtysom za zaangażowanie społeczne, czy to bezpośrednio przy realizacji choćby funduszy sołeckich, czy też innej pomocy doradczej i społecznej.